Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku wodnika i zapraszam do czytania na miesiąc październik 2024. Sprawdzimy energie ogólne na ten miesiąc, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, kochani, że czytanie jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Poczytania prywatne zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale Karty Społeczność na moim kanale zamieściłam zdjęcia wraz z opisami, także warto sobie przeczytać, dobrać odpowiedni kamień dla siebie, tak żeby Was chronił jak osobisty amulet. I zobaczmy, wodniki, październik 24. Co dla Was w energiach? No trochę, kochani, się będzie działo, trochę zmian. Widzę tutaj problemy ogólnie finansowe, ale też jakiś nowy początek. Może się pojawić nowa propozycja pracy, dlatego że macie tutaj dwójkę mieczy, tak? Czyli generalnie będą jakieś zmiany. Mogą być propozycje, które przychodzą z zewnątrz, mogą być propozycje od Waszych znajomych, przyjaciół, ktoś Wam coś zaoferuje. Tu jest jakiś nowy początek, także możecie zmienić pracę, możecie gdzieś wyjechać, ta praca może być nawet za granicą. Praca zdalna, praca online, tego typu właśnie mi się tutaj pokazują propozycje. No i będziecie mieć zagwozdkę, tak? Co wybrać? Czy zostać w obecnej pracy, czy podjąć się nowej? Ogólnie energią miesiąca jest dziewiątka kielichów, czyli zadowolenie, satysfakcja, także jakichkolwiek decyzji nie podejmiecie, koniec końców wyjdą Wam one na dobre. Także tu, kochani, warto też się nad tym pochylić. I powiem Wam tak, ta nowa praca będzie dużo fajniejsza. Jeżeli boicie się zmian, to się nie bójcie, chociaż Wy jesteście wodnikami, więc Wy się raczej zmian nie obawiacie, Wy lubicie zmiany. I akurat jeśli Wam miałabym powiedzieć, że jedyną stałą rzeczą jest w życiu zmiana, to Wy akurat przytakniecie, dlatego że wiecie, że tak jest. Wy się tego nie boicie absolutnie, tak? Idziecie pod prąd i tak jakby no, wiecie, że to, co jest Wam przeznaczone, to, co przyjdzie, tak jakby będzie tym spełnieniem. Potraficie o siebie zawalczyć, potraficie też postawić sprawę jasno. No i też nie dacie się nikomu oszukać, więc tutaj pod tym względem fajnie. Też tak jakby, kochani, nie będziecie za długo się zastanawiać. Jeżeli przyjdzie fajna oferta, większe zarobki, dlaczego nie? Widzę, że od razu podejmiecie tutaj te decyzje, nie będziecie się zbyt długo wahać. Tutaj, jeżeli chodzi o uczucia, powiem tak, osoby, które za kimś tęsknią z przeszłości, tu może ktoś wrócić. W ogóle widzę przy Was bardzo mocno rybę, raka, skorpiona. Widzę też osoby, które są w związkach, ale tak jakby tu jest taka samotność w relacji, tak? Ktoś się czuje wykorzystywany, manipulowany, ktoś nie czuje właśnie tego wsparcia, mogą być jakieś kłótnie i konflikty. Natomiast przychodzi do Was ktoś z przeszłości, może to być, nie wiem, ktoś, z kim macie dzieci, bądź tworzyliście rodzinę kiedyś. Wy za tą osobą bardzo mocno tęskniliście, przez tą osobę na przykład, nie wiem, niektórzy z Was mogli tutaj popaść w alkohol, na przykład jeśli chodzi o mężczyzn, tak? Kobieta na przykład z dzieckiem odeszła, Wy zaczęliście dużo pić, ale teraz ta kobieta się z powrotem pojawia w Waszym życiu. Będzie szansa na odnowienie tej relacji, co Was bardzo ucieszy. Tutaj panie spod znaku wodnika, które są samotne, Wy możecie kogoś poznać, jakiegoś pana, który ma dzieci, jest po przejściach, po rozwodzie. Ogólnie pokazują mi się patchworkowe rodziny, czyli Wy możecie mieć dzieci, ktoś może mieć dzieci i tak jakby no tutaj stworzy się taka jedna wielka rodzinka, tak? Tego typu rzeczy. No jeżeli tutaj, kochani, nie ma takich historii, że dzieci, rodzinka, no to tutaj faktycznie możecie kogoś poznać do relacji albo kogoś właśnie po przejściach, kto ma te dzieci. I widzę też osoby, które faktycznie chcą założyć rodzinę. No i będziecie o tym myśleć. Tak jak mówię, bardzo mocno widzę tutaj trygon wody, praktycznie same kielichy. Więc ryby, raki i skorpiony to będą osoby, które będą Wam w tym miesiącu sprzyjały, z którymi możecie tworzyć związki na stałe. Kończy się trudny czas dla relacji, kończy się taka bezsilność, jakaś taka samotność. Ja już Was nie widzę, żebyście byli tutaj singlami, czy czuli się samotnie w jakiejś relacji. Tutaj się wszystko poprawi. Przypominam, że jesteśmy w sezonie zaćmień, więc też dużo rzeczy wychodzi na jaw. Ale też teraz, kochani, czas na szczere rozmowy, czas na otwarcie.
Czas na to, żeby po prostu postawić na siebie, tak? Macie szansę na szczęśliwą miłość, macie szansę na związek, który będzie trwał latami, na stworzenie takiej bezpiecznej przystani, bezpiecznego azylu, także kochani, korzystajcie z tego. Jeżeli macie stały związek, dom, rodzina, dzieci, uważajcie tylko na konflikty, bo tutaj ktoś może chcieć się pokłócić. W ogóle to uważajcie na jakieś bliźnięta bądź, no nie wiem, bliźnięta mi się pokazują, kłótnie z bliźniętami. No to nie wchodźcie w takie właśnie konfliktowe sytuacje. Też uważajcie na jakieś plotki, pomówienia. Nie wiem, pokazuje mi się, że ktoś będzie chciał się wtrącać, ktoś będzie wam tutaj mówił jakieś dziwne rzeczy niestworzone. Także bierzcie to razy dwa. Jeżeli, kochani, chodzi o zdrowie, tutaj mamy dwójkę buław. Karta pokazuje rany, które mogą się trudno goić, także jeżeli gdzieś się skaleczycie, no to możecie się spodziewać, że troszkę trudniej będzie się to goiło. Jeżeli macie jakieś operacje, zabiegi, to też mogą te rany się troszeczkę dłużej tutaj goić. Dłuższy powrót do formy, tak? Ogólnie kończycie miesiąc z kartą cesarzowej, więc niektóre panie mogą zajść w ciążę. Tutaj możecie w ogóle wyjść zwycięsko z każdej sytuacji. Jeżeli weźmiecie jakąś nową pracę, nowe zlecenie, to kochani, będziecie koniec końców bardzo zadowoleni. To będzie dobra decyzja. Idą do Was fajne pieniądze. Jeżeli chodzi o podróże, no to tutaj mam jakąś stratę przy podróży. Nie wiem, czy jakiś mandat przyjdzie, czy po prostu nie dojdzie do podróży. Może być odwołany lot, może pociąg być opóźniony, tak? Czy z samochodem problemy? Zwróćcie uwagę. Jeżeli się gdzieś wybieracie w dłuższą trasę, też zróbcie przegląd samochodu, sprawdźcie wszystko, oleje, bo jakieś przeszkody mi się pokazują właśnie przy podróżach. Jeżeli lecicie samolotem, też może być albo odwołany, albo opóźniony lot, jakieś problemy ogólnie z transportem. Także warto wcześniej wszystko gdzieś tam sobie posprawdzać. Wiadomo, jest Was dużo na kanale, nie każdy teraz będzie miał tę samą sytuację, ale skoro jest taki przekaz z kart i tak jakby no, trzeba na to zwrócić uwagę, to lepiej dmuchać na zimne. No, żeby później też nie było tych rozczarowań. I tak jak tutaj mówię, kochani, może pojawić się ktoś faktycznie bardzo uczuciowy, bardzo wrażliwy z trygonu wody. Tę osobę możecie poznać gdzieś właśnie, albo będziecie na mieście, w jakiejś kawiarni, to jest w ogóle w drodze. Tak jakby, tylko że nie dalekiej podróży, tak? To jest tak jakby, nie wiem, idziecie ulicą, kogoś poznajecie, na kogoś wpadacie, w kawiarni ktoś zagada, na siłowni ktoś może zagadać, może na kursy tańca chodzicie też. No i w takich całkowicie przypadkowe spotkanie w takich miejscach. Przypadkowe spotkanie właśnie to może być bratnia dusza. Karta wyroczni, czas dawania, nie brania. I tu mamy zodiakalną pannę. Także kochani, tak wygląda ten miesiąc dla Was. Oczywiście, jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. No i kochani, zapraszam po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Wszystkiego dobrego, cudownego miesiąca i pozdrawiam.